Jeszcze krótko porównam dróżkę, którą ostatnio jechałem C5X z tymi amortyzatorami, z ogranicznikami, no hydro pneumatyki. Więc wam powiem, że to jest dróżka, która łączy kobylniki ze sadami, taka troszkę po płytach. C5X tu poszedłem sobie troszkę szybciej, bo tam z 90-100 BX do 80. To są takie troszkę płyty, trochę tego. Także no jest rewelacja. Połową samochodu jadę po tych niby płytach, drugą połową po tym podlanym asfalcie, bo jedzie rower. No, ale typowo po tych płytach. Krótka nierówność. Hałas, ale nie było nic czuć. Po łysze. C5X również kończę. Muszę się przejechać X-em na progresywnych tych amortyzatorach, ale aktywnych, nie? To jest tylko w hybrydzie dostępne. Więc wtedy będę mógł powiedzieć, że to jest wow, jeszcze bardziej. Ale no hydrogłośne. Ale no przy hydropneumatyce z wahaczami wleczonymi z tyłu czuć tą pracę tego zawieszenia, ten duży skok. W standardowym C5X troszkę tego brakuje. Ale przednia oś jest rewelacja, jest tak fajnie rozkołysana, samochód jest stabilny. Rogi zwalniające, przejeżdża praktycznie jak taki BX, czy tam DS, czy CX. No dobra, DS trochę lepiej przejeżdża, no bo ma inną konstrukcję przedniego zawieszenia i w ogóle, no. Ale no na pewno jak będę miał możliwość w najbliższym czasie potestować C5X na tych aktywnych amortyzatorach z ogranicznikami, od razu się tym pochwalę, nie? Także do usłyszenia, pozdrawiam.